Cześć, cześć Ursusiaki, cześć, cześć kochane dzieciaki, to ja, wasz Tadek, jak co piątek widzę się z wami mimo wszystkich przeciwności losu, a przeciwność jest wielka, bo to wielka pandemia, ale mam nadzieję, że wkrótce ją pokonamy i będzie można normalnie przejść do biblioteki naszej. Kochani, ale nawet jeżeli nie można tu wejść, to na pewno można zamówić. Pamiętajcie, przez internet albo przez telefon do książkomatu, albo my wystawimy przed drzwi biblioteki. To się nazywa tak zwane bezkontaktowe wypożyczanie książek. No i kochani, dzisiaj chciałbym Wam pokazać trzy książeczki, na które warto się zapisać, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Pierwsza z nich, tak sobie chyba tutaj przycupnę na niej, to Karnawał w Zoo. No i kochani, to jest taka książeczka śmieszna, w której pan dyrektor Zoo Alfred Niecierpliwiec budzi się pewnego dnia, zjada dobre śniadanko ze swoim przyjacielem Ignacym Miętusem, to taki jeżyk. No i kochani, jakie jest jego zdziwienie, jak nie może rozpoznać żadnego zwierzaka w Zoo, bo wszystkie są jakieś dziwne. A dlaczego są dziwne i co one wymyśliły, no to już przeczytacie w książeczce. Kochani, książeczka, tak jak wcześniej Wam opowiadałem tydzień temu, książeczka ma niebieski grzbiecik, a to oznacza, że jest w poziomie pierwszym. I kochani, jeszcze kolejna książeczka. To taka śmieszna książka, zobaczcie, jakie to są śmieszne zwierzaki, kury. A idą święta Wielkiej Nocy, więc są kury częścią w zasadzie tej tradycji, tych świąt, bo raz, że te święta kojarzą nam się z jajkami i tymi jedzonymi, i tymi malowanymi, ale też z kurczaczkami, które wkładamy do wielkanocnych koszyczków. No i tu trochę o kurach, ale bardziej to jest taka opowieść o wspólnocie. Co to jest wspólnota? Kochani, no wszystko zaczyna się od tego, że z trzech gromad kur, białej, rudej i czarnej, ginie biały kogut i tłuściutka, ruda kura Gertruda. No i kury jakby muszą coś wykombinować, żeby je znaleźć, albo żeby się przed kimś obronić, no bo ktoś je chyba zabrał. No i wymyślają sposoby, jak będą poszukiwać tych zaginionych kur, albo jak się będą bronić przed nieprzyjacielem w postaci lisa albo kuny. A jak skończyła się ta historia i o czym opowiada, no to na pewno znajdziecie to wszystko w tej książce. Ta książka również jest z poziomu pierwszego. No i kochani, ostatnia książka na dziś, która bardzo nam się podoba z mamą, jest po prostu przepiękna i bardzo mądra. To książka o radości pod tym samym tytułem. Kochani, dołączcie do tej dziewczynki, to jest Marysia, która wybrała się w poszukiwaniu radości, którą straciła jej kochana babcia. A Marysia bardzo kocha swoją babcię i bardzo chce tą radość odzyskać i złapać jej choć trochę dla swojej babuni. I kochani, co się wydarzyło i czy Marysi udało się wrócić radość babci, przeczytacie w tej książeczce, również poziom pierwszy. A dziś, kochani, są takie trzy szczególne święta. Przede wszystkim jest dzisiaj święto Dobrego Zbója, albo inaczej Dzień Janosika. Poczytajcie sobie legendę. Prawda jest taka, że dotyczy to takich dobrych łotrów, którzy zabierali bogatym, a pomagali biednym. A wy, niezależnie od tego, czy jesteście trochę łotrami, czy nie, pomagajcie wszystkim wokół siebie, bo na pewno w tych trudnych czasach znajdzie się bardzo dużo osób potrzebujących pomocy. Kochani, dzisiaj również dzień mojego ziomala, dzień niedźwiedzia Grizzly. To bardzo fajnie przedstawiany niedźwiedź, taki trochę ciemniejszy niedźwiadek niż ja, ale to pozorne, bo to bardzo niebezpieczny zwierzak. Poczytajcie sobie o nim i nie budźcie go z zimowego snu, jeszcze nie.
Kochani, i trzeci dzień to dzień bardzo ważny, bo to dzień szpinaku. Znacie papaja, takiego marynarza, który szpinak zjadał całymi puszkami? Kochani, dlaczego warto jeść szpinak? To na pewno wszyscy wiedzą. On zawiera dużo żelaza, takiego budulca, takiego składnika naszego ciała, który jest bardzo potrzebny. Więc dzisiaj zjedzcie jakąś dobrą potrawę ze szpinakiem. A ja się już z wami żegnam i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa, ursusiaki, moje małe i duże dzieciaki. Pa, pa!